Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Days Gone Gameplay. Dzisiaj rozpoczynamy od questa Przebłyski Świadomości. Deacon odnajduje terenowy zespół badawczy Niro. Gdzie to do nas na mapie wysyła? Widzę, że dość niedaleko, czyli można ruszać w trasę. Tylko tak, czy jest zatankowane? Średnio. No to zajmijmy się tymi sprawami najpierw. Podejrzewam, że naboje mam, bo ostatnio chyba nigdzie nie jeździłem, chociaż jednak warto będzie to sprawdzić, żeby się nie okazało, że wtopię w coś. Chcesz coś i kupić? będę musiał użyć moich drogocennych naboi w sakwach. Dobra, zrobione. Szoruj teraz do koleżki z nabojami. I rajem. Mogę ci jakoś pomóc? Zaopatrzenie. No pewnie, że nie miałem. Oj, oj. Dobra, reszta jest sponio. Umik i niepotrzebny. Tylko właściwie zmieniłbym to broń. Ta broń się do niczego nie nadaje, muszę przyznać. Jestem zawiedziony z tego pacyfikatora, bo jest to nowy obraźc shotgun, tak jak zresztą widać na poprzednich nagraniach. Jednak ta MVS-ka jest no, najlepszą bronią, jaką do tej pory miałem okazję używać. Co tu mamy? No tutaj nie mam żadnych złudzeń, chociaż kurde, szczerze powiedziawszy, to po prostu sobie sprawdzę tą kuszę włóczęgi, bo no jeszcze z niej nie korzystałem, a może się okazać, że ma jakiś elegancki celownik długodystansowy i działa tak jak snajperka, to wtedy bym się zdziwił, to raz, a dwa, żałowałbym, że jeszcze do tej pory tego nie sprawdziłem. Let's go! Przygoda, przygoda! I full. Jest, niedźwiedź jest. O, nie ma niedźwiedzia? Niedźwiedź. Jest, pewnie, że jest. On zawsze mnie tu wita, jak ja wyjeżdżam w trasę. A ja go nie zabijam. Kiedyś go raz zabiłem i stwierdziłem, że nie będę go zabijał. Co raz, jak wyjeżdżam stąd. Nitro! Się skończyło. Dobra, lecimy, lecimy. Ciekaw jestem bardzo, czy ta Sara w końcu żyje, czy nie żyje. O. Jesteś tam? No to o co chodziło? Kiedy ostatnio gadaliśmy, wydawało się, że zaraz posikasz się w swój kombinezon. Nic. Zresztą mówiłem, ludzie wyżej postawieni niż ja, którzy nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Mam za blisko, prawie mnie przyłapał. Wiesz co, gówno mnie to obchodzi. Chcę tylko uzyskać informacje na temat Sary. I tak, mam kogoś, kto nad tym pracuje. To trochę potrwa. Chyba musisz uzbroić się w cierpliwość. A? Żebym miał jakiś wybór, prawda? Ta grupa badawcza nie jest częścią mojej jednostki, więc nie mogę śledzić ich po tej operacji. Chcę, żebyś... Umieścił na ich helikopterze. A, jasne. Ile czasu jeszcze? A skąd mam wiedzieć? Zwiniemy się jak doktor Smacz.
zaawansowaną demencję miewają czasem przebłyski świadomości. Ofiary drugiego stadium infekcji wydają się zachowywać szczątkowe wspomnienia. Bez jaj. Bez jaj. Spójrz na te ubrania. Prawie czyste, prawda? Znaczy, nie czyste, ale większość wirusów jest cała w głównie i szczynach. Co, to ohydne. No więc raz jeszcze. Załóż pawianowi spodnie na 2 lata. Jezu. Zastanawiałeś się, czemu tak dużo wirusów przebywa w miejscach, gdzie mieszkają ludzie? Wynika z tego, że niektóre świrusy wstają rano, biorą prysznic, ubierają się, zakładają swoje ulubione złote zegarki, całują żony na pożegnanie, a potem wychodzą z domów, by miło spędzić dzień na zjadaniu nas i obstrywaniu się. A czemu ci goście marnują czas na takie pierdoły? Mam nadzieję, że wszystko słyszałeś, O'Brien. Dobra, teraz czas wynosić się stąd w pizdu. Koleś, idź stąd, kuźwa. O'Brien, jesteś tam? O'Brien! Czekaj! Tak, jestem. Podłożyłem urządzenie tropiące i zdobyłem dla ciebie dane. Badacz, to był mężczyzna czy kobieta? Co? Dlaczego pytasz? Mężczyzna czy kobieta? To była kobieta, ale nie zapytałem, jak się nazywa. Dobra, będziemy w kontakcie, O'Brien, bez odbioru. Coś ta pomoc zaczęła się robić jednostronna. Deacon dał się wciągnąć w niezłe maliny. Ja to bym raczej działał przysługa za przysługę, a nie tak. Tak jak on to robi teraz. Czyli, że tylko i wyłącznie ja wykonuję dla niego jakieś przysługi. No, kurde, nie mogę tego naprawić. Ale jajca, nie wiem, o co chodzi. Okej, po prostu jestem w strefie questa i nie da się tutaj wyciągnąć broni. A co za tym idzie, naprawić jej. Quest done. Lecimy dalej. Boozer, Tucker, Copeland, Ricky. Gdzie to będzie? Wow. No to grubo. Nie, to sobie odpuszczę. Jadę do Majka. Zdecydowanie do Majka. Podczas walki? Kosacze! Ojoj. Aha. No, nieźle. Dobra, zatankować. Na dobry początek. Okej. Otwieramy bramę. Ej, tutaj nie działa driftowanie w mieście. Hej, Deacon. Hej, Buzz. Ej, Buzz, mógłbyś kuźwa zniżkę na paliwo mi dać jakąś. Do zobaczenia. Zaraz, gdzie ja idę? Do Ricky miałem iść, nie? Jesteś Ricky? Jesteś. Deacon.
Dick przyjechała jakaś grupa mężczyzn, strzelali w bramę, a kiedy ich nie wpuściliśmy, odjechali. Ach, kurwa. W jakim kierunku? Jakoś na zachód, ale niedaleko. Rozbili obóz na północ od Eden Hill. Myślę, że mogą wrócić, więc chciałabym, żebyś pojechał na zwiad. Dobra, luz, spoko, zajmę się tym. Dzięki, Dick. Będzie rym. To lubię. Tylko najpierw niech ja się zajmę bandażami. O. Elegancko. Tu jest wszystko i tu. Kurde, znowu nie mogę naprawić tego. Nie lubię tego wyjazdu. Tak jakbym nie mógł wyjeżdżać, kurde, z tamtej strony. Jej! No, przyjechałem po niej. Ale chyba nie zginęła. Nein. Dobra. Silnik zmieniony, opony zmienione. No to ten motor trochę ma teraz koni. Jeździ jak szalony. W tej okolicy nie ma nikogo poza włóczęgami i bandytami. Aha, wy chcecie się bić. Dalej, zdaję brania! Myślę, że na pewno? Okej. Okay. Miałem nadzieję, że będziecie chcieli współpracować, ale widzę, że trochę wam brakuje oleju. Trudno. Ja amunicję mam, jakby co. I właściwie to... A, jeszcze są. Okej. Okay. Kuźwa, dwa heady. Ale ładnie poszło. Dawać mi loot. Jeszcze. Nice. Zobacz. Apteczka, nie. To sobie, zaraz bandaż, bandaż. Okej. Okay. I teraz go stworzę od razu. O. Ciekaw jestem, jak tam moje destruktory, wabiki. Joj, mam budzik. A skąd ja ten... Budzik, wiem skąd budzik wziąłem. No pewnie, że wiem. Budzik wziąłem na ostatniej misji, z którą byłem z Ricky. Przy tej tamie wodnej. I tam się zresztą zastanawiałem, po co mi ten budzik. Ha! Super. Ale nie zrobię tego wabika. Bo być może gdzieś znajdę po drodze jeszcze jeden. I tak by po prostu się zmarnował, nie? Dobra, Ricky, jestem przy Eden Hill. I ta, włóczęcy wciąż tu są. Poradzisz sobie? No jak nie, jak się przekonamy. Deacon, bez odbioru. O, już mnie zobaczyła. Chłopaki, tylko na tyle was stać? Muszę znaleźć osłonę. Ludzie idą! Ładnie ich tutaj wystrzeliwuje. No dobra, do roboty. A? Kurde, super jak ten śnieg pada. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Muszę przeładować. Okej. Rap. Bez jaj, się stać na więcej.
gdzie się wszyscy po... Patrz, wabik. No idealnie, nie? Właśnie o tym mówiłem. Super. Tam jest kolo. Nie, to nie jest człowiek. I co tyle? Ojoj, to naprawdę jest was mało. O, maczeta. Ale okazuje się, że jest zaraz, zaraz środek sterylizujący. No, właściwie okej. Jestem w stanie to zaakceptować. Po prostu mam full wszystkich matsów, jakie tylko i wyłącznie mógłbym potrzebować. Chłopaki, myśleliście, że tak tu wpadniecie i sobie postrzelacie? Chyba czas, żebyście się stąd zabrali. No, jeszcze nie wszyscy. Chociaż? No nie, nie wszyscy. 5 na 8. I to gdzie oni są? Czy te dziady powinny się z nimi rozprawić? Nie widzę. Ilu was jeszcze jest? To tyle? Nie, szlak by to, jeszcze jeden. Coś mnie tu goni. Której mańki, dobra. Garść. Kolejne trofea. Idziecie. Muszę przeładować. Obiegaj tak dalej. No dobra, to już chyba wszyscy. Done. O, a w 5. Ale nie. Ja tu posiadam już swoją... Boże, znowu wabik? Jak pięknie. Szkoda, że nie mogę mieć więcej. Jak poszło? Załatwione. Nie będę już ostrzeliwać żadnych obozów. Uff, dzięki Bogu. Dam znać żelaznemu. Wiesz, oby tak dalej, a nawet się nie obejrzysz, jak zostaniecie z Majkiem najlepszymi kumplami. Padik. To się przyda. Chciałby. Łapeczka. Wabiki to jedna z najlepszych rzeczy przydatnych do rozwalania hord. Właściwie nie wyobrażam sobie uśmiercenia jakiejś naprawdę dużej hordy, nie posiadając wabika. Jest to niezbędna sprawa. Porzucasz ją raz na glebę i wszystkie zombiaki idą na wabik na parę sekund i wtedy rzucasz w nich z powrotem znowu młotowami i bang. I tak 3 razy, nie? I wszyscy leżą. Niro. Boozer. Aha, Boozer. No to chyba z nim pocisnę. Tak jest. Ojoj, zaraz. Jednak nie, myślałem, że Boozer siedzi w obozie. A to jest wróć na górę Olary po motocykl Boozera. No to jednak inna kwestia, dobra. To będzie najbliżej w takim razie. To też nie bardzo. Chociaż może być. Copland jest ok. Dobra, to śmigam do Coplanda. Domki na drzewie. Otwieramy bramę. Wytropiłeś tych gości, co ostrzeleni bramę i uciekli? Hej, Mike. Tak, znalazłem ich i raczej już nie wrócą. Mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Pracowałem w szkole. Że wpada coraz więcej skuterów i włóczęgów. Chorowali, tak. Bez urazy. Wyobrażasz sobie? Spoko, luz. I tak jest coraz gorzej. Sam nie wiem. Chyba jest jak mówiłeś, że zawsze przyjeżdżali tu turyści z Kalifornii.
Pewnie jakbym miał wybór, to też wolałbym być tutaj, niż tam. To masz rację. Na razie, bez odbioru. Chyba masz mało paliwa. Tylko o niego zadbaj. Dobra, stary. Luzik, ziom. Do zobaczenia, Deacon St. John. Hej, Damon, jak tam rynek broni? Radzisz sobie? To wszystko? Okej. Do następnego. Witaj, Colt. Mam dla ciebie robotę. Słucham. Musisz znaleźć Neda Walkera. Ma czerwony szal. Wbił z ekipą pod naszą bramę. Nie chcieliśmy go wpuścić, więc zabił strażnika, a potem zniknął. A wysłałeś już kogoś za nim? Zaszył się w obozie łupieżców, na północ od góry Oliri. Powinieneś kojarzyć miejscówkę. Nie, ale znajdę go. Kojarzę. Jak najbardziej. Zdaje się, że idealnie wybrałem zadanie. Bo zaraz po tym zrobię zadanko na Boozera. Tylko. Gdzie on mnie tu prowadzi? Do Tucker? Nie chcę. Tucker. O. No. Teraz się wszystko spina. Gość, którego zabił. Kto to był? Młody chłopak. Wszyscy mówili mu Gopher. Nie wiem, jak miał na imię. Gopher. Ile miał lat? Jak mówiłem, to dzieciak. 19, 20. Nie wiem, jak tyle przeżył. To był dobry chłopak. A czemu pytasz? Bez powodu. Nie. Byś spędził więcej czasu w obozie, lepiej poznał ludzi. Pewnie miałbyś powód. Bez odbioru. Jezu, nie! Strzela! I po robocie. Kuźwa, znowu jakiś zombiak. Mańce tam się chowają jeszcze. Kurde, jak wpunek, to już full wypas mam, no. Cichy strzał.
Coś nowego? Budzik. Ha, super. Już mam dwa budziki. Bardzo ładnie. Będzie można trochę podziałać z hordami. Okej. Muszę wziąć ciało chyba tego typa, którego zabiłem, nie? Tak wydaje. Jest. Good job. Mission accomplished. Konsat! Nie! Konsat! Teraz zapłacisz za wszystko. Gdzie typ? Ej. Czyli, że umarł koleś. Co za ziom. O kurde, apteczkę mi zużyło. Jaki krap. Ej, bo nie da się podpisać pod ten przycisk lewy leczenia szybkiego, czego ma użyć. I zamiast zużywać itemy, które są krawcone, to zużywa takie, które trzeba kupować. Przenieś mi jego mandat. Chcę mieć dowód. Go bez odbioru. Jasne, oczywiście, że chcesz. Dobra, jadę teraz do Buzera. Jak już tu jestem, to warto by się tym motorem zająć, który mam chyba sprowadzić dla niego. Kurde, co ja tak na pamięć jadę? Żeby zaraz się nie okazało, że jednak nie tak jak trzeba. Ej, chyba dobrze. Zaznacz misję. Jo, pewnie, że dobrze. Gdzie ten motorek? Co wy... Hej, mam coś dla ciebie. Co to kurwa? Pojechałeś i wziąłeś mój motor? Nie chciałem, żeby Kolb go dorwał. Rozłożył na części. Jezu, Dick. Słuchaj, to na wypadek, gdybym potrzebował części. Twojej grubej dupie i tak się na nic nie przydadzą. Cholera. Dzięki, bracie. Jeśli za czymś tęsknię. To za drogą pod kołami. Sad story. Adi prosiła, żeby ci przekazać, że zapłaciła ludziom, żeby sprowadzili twój motor. Jest w warsztacie. Zaraz, co? Nie ma za co, Dick. Bez odbioru. Malowanie to mój brat. O! Kolorowe. Ciekawe, czy zatankowali. Chcesz coś kupić? Baz, jak się miewasz? Średnio. Chcesz obejrzeć mój towar? Okej, zaraz cię zatankuję. Dobra. Do zobaczenia. Co tu kolejne jest do zrobienia? Ricky coś chciała chyba. Wróć do żelaznego Majka, porozmawiaj z Ricky. Okej. No to to. Good. Dziwie to Ricky powinna być tu. Jest dostępne zlecenie. Dick, bardzo się martwię. Co się dzieje, Ricky? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi. Znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby. I jeszcze nie wróciły. Brzeg jeziora jest bezpieczny, o ile trzymasz się z dala od mokradeł. O to chodzi. Nie zaginęły przy Lost Lake. Poszły na wschód.
nad rzekę Metolius. Kurde, co im odwaliło? Nieważne. Może uda mi się je znaleźć. Deacon, bardzo ci dziękuję. Go for it. Mam dzisiaj niezły towar. Jak tam leci, Baz? Znowu to wyjście. Ajajko. Trzeba kluczyć tutaj tymi ścieżkami. Wow. Ja pierdzielę. Ale znaków zapytania się porobiło. Kurde, no i znowu muszę naprawić maszynę. What? Hej, Ricky, co jeszcze możesz mi powiedzieć? Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam cię na mapie. Dobra, to zacznę tam, bez odbioru. Idą tutaj! Możesz, ty. Jakoś to ogarnę. Powinno dać radę. Kurde, nieźle się tu strzelają. Okej. To za jakaś strefa wojny. Dobra, tu nikogo. Zacznę od snajpera. Wow, dała radę. Szacuneczek dla ciebie. Ej, nawet chyba nie jest takie złe. Zamiast kuszy miałem kuszę sprawdzić w ogóle, jak ona działa. Świetnie. Kolejne trofeum. A nie mam bełtów. Ale zaraz, przecież mam bełty na pewno. Broń specjalna, bełt z osadem. No to dobra, daj mi ten. Mam cię. Dobra. No nie, nie ma niestety tutaj celownika, o którym myślałem. Ale na hordy to ta kusza będzie przydatna. Faktycznie zapomniałem o tym bełcie z osadem. Udało się. Okej. Kłacz! Kończy mi się amunicja. Kolejny budzik? Kłacz! Nieźle, no nieźle. Ile mam tych budzików? Już ze 4. 3. Super. To łatwa sprawa.
Gabi, już dobrze. Hej, 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 hej. Nie zrobię ci krzywdy. Ricky mnie przysłała. A druga? Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. No to po rybach. Wiem, wiem, wiem. Przykro mi, a musimy cię zabrać do obozu. Chodź, chodź ze mną. Nie, nie, nie. Dam sobie radę sama. Jak widać. Okej, okay, idź, idź. Dobra. Wszystko porobione, apteczki nie mogę, koktajle też są, naprawię tylko tą broń w końcu. Dobrze. I coś mi się tutaj na minimapie świeci zielonego jeszcze. Nie wiem, o co to chodzi. Dobra, whatever. Wydaje się, że fałszywy drop, okej. Okay. Czyli tak, Copeland, to mam mu tylko oddać, to już wyruszam. Kurde, motocykl jest za daleko. Chcemy oddać Copelandowi bandanę. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. Dobra robota. Straciłem kilku ludzi polując na tego sukinsyna. Następnym razem daj mi znać wcześniej. Sam się zgłaszasz? Myślałem, że nie dożyję tego dnia. Mój motor. Idź do Meniego. Jeśli masz dość kredytów, to ogarnię za ciebie temat. Co z motorem niby? Wow, dwa koła? Ej no. Dlaczego mi w innych kampach, gdzie są potrzebne, gdzie jest potrzebna reputacja, nie wskakuje po dwa koła, tylko po 500-700? No ale, dobra i to. Chociaż no nie do końca właśnie, bez sensu. W tym kampie już nic nie mam do zrobienia, już wszystko wykupiłem. Ale sprawdzę, no ciekawe, może coś doszło? Pokaż tego mechanika. Jak się masz, chłopie? Wydajność. Mam. What? Jeden. LOL! Wow. Ciekawe. Ale to tylko alternatywne dla wyglądu. Też nic. Nic. I nic. I bez sensu. Wszystko mam. No dobra, i tak się zatankować muszę. Paliwa. Życie włóczęgi. Co nam zostało? Niro i Tucker. Dobra, to kolejny quest będzie Tucker, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować ten kanał i zostawić po sobie komentarz. Na razie, hej!